serdecznie wszystkich na kolejnych zajęciach z gimnastyki dla najmłodszych. Mam nadzieję, że jesteście dobrze przygotowani, że z nami ćwiczycie. I zaraz przechodzimy do wszystkich części naszego dzisiejszego treningu. Moi drodzy, miejcie ze sobą zawsze gdzieś tam wodę obok siebie. Pamiętajcie, że możecie sobie w dowolnym momencie zrobić jakąś przerwę, żeby uważać gdzieś tam na te wszystkie przedmioty, które są obok Was. No i oczywiście, jeżeli macie jeszcze kogoś obok siebie, to zaproście go do wspólnego treningu. Zawsze to pamiętajcie, że troszeczkę ruchu dla nas to też gdzieś tam poprawia naszą odporność, że jesteśmy troszeczkę zdrowsi, no i przede wszystkim, że się lepiej czujemy też z naszym humorem, bo wiadomo, może troszeczkę niektórzy się już nudzą. Dobra, no to co, zaczynamy. Oczywiście muzyka gdzieś tam w tle, starajcie się ćwiczyć do końca każdy ruch, każde ćwiczenie i będzie dobrze. Dobra, no to zaczynamy od rozgrzewki oczywiście. Okej, wdech. Trzymamy ręce, linia prosta, zamknij, otwórz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i kręcimy do środka. W drugą stronę. Trzymamy i ma góra, ściągnij, op i otwórz. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Ręce na biodra i kręcimy. Duże koła. Duże, duże koła. Uwaga, w drugą stronę. Wdech. Jeszcze raz. Trzymamy. I teraz głowa bok, bok. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No. Uwaga, a teraz przód, tył, głowa. Przód, tył. Przód, tył. I robimy kółeczka. W drugą stronę. I duże koła. Tył. I jeszcze raz przód. Tył. Uwaga, a teraz zaplatamy palce, tak, zaplatamy, włączone i kręcimy, rozgrzewamy nadgarstki. I w drugą stronę. Ręce na ramiona i kręcimy do przodu. I do tyłu. Trzymam. A teraz, uwaga, jedna ręka, bok mocno, wraca. Druga, dwa. Raz, 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 dwa. Opuszczamy ręce, rozluźniamy. Okej, łączymy stopy, sklejamy całe stopy. Uginamy kolana, chwytamy tutaj nad kolanami i teraz tak, trzy kółeczka w jedną stronę kolanami i trzy kółeczka w drugą. Uwaga i raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy
przyklejone do ziemi. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Druga. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I zmiana. Raz, dwa, trzy. Uwaga. Prostujemy kolana. Chwytamy za kostki i przytrzymujemy. Trzymam. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Podnosimy się powolutku do góry. I teraz w górę stajemy na paluszkach wysoko pięty. I dół. Jeszcze raz wdech. I dół. Wdech. I dół. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Rozluźniamy, tak? Uwaga, a teraz stajemy sobie troszeczkę szerzej i mamy przyciągnięcie najpierw jednej nogi. Odstawiam. Jak przyciągam do góry kolano, paluszki w dół, mocno ściągam w dół. Uwaga. I tak stajemy sobie raz na jednej nodze, raz na drugiej. Proste plecy, mocno napięty brzuch i mam. Raz, wracam, druga, hop, i hop, i hop. Stoimy na jednej nodze. Cały czas utrzymuję równowagę. Hop, hop, i hop, i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, dół, dół, dół palce. Hop, dwa, raz, 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 dwa. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Rozluźniamy. Tak. Uwaga. A teraz jedziemy sobie. Ręce w górę. Tak. Proste plecy. Głowa. Wyciągnięta głowa z przedłużeniem naszego kręgosłupa. I teraz w przód. Proste plecy. Trzymamy. Ręce do boku. I góra. Raz. Dwa. Trzy. Rozkładam ręce. I na cztery do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Stopy są ustawione ładnie, prosto tutaj w moją stronę. Tak? I cały czas się nie uginają. Mamy proste kolana, proste plecy, tak? I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Jeszcze trzy razy powtarzamy całą czwórkę. Hop, jeszcze dwa. Hop. I ostatni. Hop, hop, hop. I opuszczamy ręce. Dobrze, udało się. Okej, moi drodzy, to teraz jedziemy sobie z naszymi przysiadami. I na naszych przysiadach, przypominam, stopy sobie tu patrzą w moją stronę, prosto do mnie. Kolana, jak uginamy, to ważne, żeby nie wyprzedziły tam naszych palcy, tak? Tylko bardziej jakbyście siadali sobie na jakieś krzesło albo na sofę, coś takiego, dobra? I proste plecy. Wytrzymamy raz i dwa, okej? Okay? Jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden i w dół, stop. Jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden i dół, hop. Trzy, dwa, jeden i hop, dół. Proste plecy, tak? Proste plecy, nie garbimy się tak, proste. Głowa, wydłużenie naszego kręgosłupa. Na wysokość, jakbyśmy chcieli jeszcze z 10 cm do góry urosnąć. Dobra, no to jedziemy 20 takich przysiadów. Trzy, dwa, jeden i jedziemy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Tak, mamy to. Momencie, coś tutaj zgasło. Okej, okay. Mamy 20, tak, zrobione. Mam nadzieję, że wszyscy zrobili. Okej, okay. No to co? Tak, żeby się jeszcze porządnie do końca wszystkie części rozgrzać. Proszę bardzo, ręce na bioderka. Stajemy sobie na jednej nodze. I kręcimy. Trzeba rozgrzać nasze stopy w jedną stronę i w drugą. Kręcę, kręcę. I zmiana. Hop. I kręcimy, 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 kręcimy. W jedną stronę, a teraz w drugą. Kręcę, kręcę. Hop. Rozluźniamy. Tak, a teraz. Stajemy sobie na jedną stopę. Robimy kropeczkę paluszkiem i schodzę. Kropeczka, schodzę. Kropeczka, schodzę. Raz. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, kropeczki mamy, dobrze, rozluźniamy troszeczkę. Okej, no to słuchajcie, czas na trochę pajacyków, trochę biegów, skoków i tak dalej. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie teraz szybciutki łyczek wody, ale nie radziłam. Może na spokojnie pamiętajcie. Ja wam mówię jakąś określoną ilość powtórzeń, czyli na przykład 30 pajacyków. Staramy się to wytrzymać, tak? Na 30 pajacyków próbujemy. Jak jesteście zmęczeni, to dobrze. O to chodzi, żeby troszeczkę się zmęczyć, troszeczkę się zgrzać, żeby całą tą naszą energię gdzieś tutaj wyrzucić, a w jakimś dobrym kierunku. Akurat, żeby zrobić coś dla siebie fajnego. Dobra, no to słuchajcie, zaczynamy sobie od tego, że wyskakuję, staję na palce, łączę tutaj ręce i schodzę kolana na zewnątrz skierowane, stopy również, schodzę nisko, ręce na uda i znowu mam hop i dół. Raz, dwa, ok? I lecimy sobie tak 20 razy. Zaczynamy najpierw w górę. Dobra? 20 razy. 3, 2, 1 i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, mamy 20. Super, mam nadzieję, że daliście radę. No to co? Zrobimy sobie jeszcze 20. No to jedziemy. 3, 2, 1, to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, mamy pierwsze. Dobra, słuchajcie, jedziemy kolejne. Kolejne co mamy? To teraz. Przez pełną minutkę. Wstawimy sobie stopę, żeby nie było. Minutkę. Bieg w miejscu cały czas, dobra? Nasz minutnik. Uwaga! Gotowi? To jest minutka biegu, tylko to jest bardzo mało. Dzielę 3, 2, 1. Hop! I biegniemy sobie. Pamiętajcie, stopy podciągamy do góry. Nie gdzieś tam do boku. Jedziemy. Wdech nosem, wdech ustami. Taki spokojny bieg. Myślę, że to dla was nic, że bardziej biegacie po domu, więc nie, no jeszcze, jeszcze 30 sekund. Jesteście spokojni, biegniemy.
25 sekund. Jeszcze 15 sekund. 10 sekund. Uwaga, będzie koniec i tak, skończyła się minutka. Dobrze, słuchajcie, pamiętajcie, jak czujecie, że gdzieś tam łapie was kolka, to pamiętajcie cały czas wdech nosem, wydech ustami, cały czas oddychamy. Jest bardzo ważne, żeby ten oddech był prawidłowy, dobra? Nie, bo szybciej nie możecie zapaść tchu. Wdech nosem, wydech ustami. Dobra, to jest bardzo ważne, żeby tego pilnować. Okej. Okay. Dobra. No to co? Moi drodzy, jedziemy kolejne ćwiczenie. Będziemy dzisiaj sobie przechodzić z takich troszeczkę szybszych, takich bardziej stonowanych, dobra? Uwaga, kolejne ćwiczenie, które mamy, to teraz ręce na bioderka, proste plecy, oczywiście brzuch mocno tu napięty i teraz najpierw krzyżujemy sobie jedną nogę do tyłu, wracamy i teraz druga, hop, i wracam. Staramy się zejść jak najniżej na tych nóżkach skrzyżowanych, dobra? Ale przy tym nie może być przewracania się, tylko staramy się utrzymać. Dobra, jeszcze raz. Jedziemy 20 razy, czyli w sumie wyjdzie 10 na każdą nogę, to nie jest tak dużo. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, dobra, mamy to. No to co? Jeszcze 20. Jedziemy. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mamy to. Następny ruch, który mamy, kolejne ćwiczenie. To teraz ręce zaciśnięte w pięści, kciuki na zewnątrz, na wysokości kratki. I teraz mamy dół, schodzimy kolanka prosto. Raz, dwa. Wyciągamy. Stopa na fleksie, dobra? Czyli do góry tutaj stópka podciągnięta. Czas, czyli mamy. Raz i dwa i. Raz i dwa i. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, pierwsze 10 za nami. Okej, to co, słuchajcie, lecimy jeszcze 10, tak żeby można się poczuć te nasze nóżki. Ręce przygotowane, ale cały czas to muszą być mocno napięte, ściśnięte w pięściach i pilnujemy, żeby te kolana gdzieś tam nie patrzyły sobie na boki, tylko do przodu, tutaj w moją stronę. Najpierw schodzimy w dół kolana. 3, 2, 1, dół, raz, podciągam. Dół, 2, i 3, i 4, i
5 i 6 i 7, hop, 8, 9, 10. Dobrze, super. Mamy dziesiąteczkę. No to tak dla przerywniku, takiego małego. Teraz pobiegniemy sobie, jakbyśmy skakali na skakance. Też przez minutę, dobra? Ustawiamy sobie stoper. Gdzie ten nasz stoper? 3. Przygotowani? Ja mam nadzieję, że jesteście gotowi. Słuchajcie, jak byście potrzebowali chwileczkę przerwy, żeby się napić, dajecie sobie pauzę, napijcie się i wracamy. Uwaga, jeżeli ktoś nie potrzebuje, to śmiało, ustawia się już do biegu, trzyma skakankę swoją i hop, jedziemy. Biegnę. Cały czas skakanka. Jeszcze 30 sekund. To już nie dużo, pół minutki. Ja tutaj zerkam, pilnuję nam czasu. Jeszcze 15 sekund. Dziesięć sekund. Okej, jeszcze 5 sekund. I stop. Okej. Ona przestała piosenka przez to śpiewać. Dobrze, mamy to. Tak. No. Okej. Super. Mam nadzieję, że już troszeczkę się zmęczyliście, bo jeżeli nie, to chyba znaczy, że ktoś tam coś oszukuje. Dobra, następne ćwiczenie, z którym jedziemy, to słuchajcie. Mamy teraz ręce zaciśnięte w pięści, blisko tutaj ciała, jakbyście coś mocno do siebie przyciągnęli i opuszczamy. Góra, dół. Tak będą pracować sobie nasze ręce. Dobra? A nasze nogi idą sobie w górę i teraz, tak jak przedtem, mieliśmy stopy w pointcie. Ściągaliśmy mocno palce. Tak tutaj teraz pójdą do fleksu, tak? Czyli są w ten sposób podciągnięte. Jak podciągam ręce, to pomyślcie sobie, że podnosicie też stopę. Raz jedną, raz drugą, dobra? No to jedziemy. 20 powtórzeń, czyli znowu wyjdzie 10 na jedną nogę, 10 na drugą. Hop, przygotowane tu już, zaciśnięte pięści. 3, 2, 1, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedziemy druga dziesiątka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, no to jedziemy zaraz drugie 20. Podciągamy do góry to kolanko. Przygotowane ręce, zaciśnięte. Uwaga, blisko tu ciała, nie mogą być tak. Blisko ciała. 3, 2, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga dziesiątka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok, rozluźniamy. Super. Ok, słuchajcie, moi drodzy. Teraz czas, schodzimy sobie troszeczkę niżej. Mamy teraz ugięte kolana mocno. Tutaj się opieramy na razie. Trzeba mocno się tu zaprzeć stopami, żeby nigdzie nie odjeżdżać. Ręce przygotowane. I mamy raz jedno. Raz drugą. Uderzamy mocno, przybijamy piątkę po głowę. Ok? Raz jedną ręką, raz drugą. Tylko tak, żeby ta ręka przybijała piątkę blisko stopy. Nie gdzieś tu, tylko blisko stopy. Trzymamy. Uwaga.
kolana patrzą sobie na zewnątrz. Nie robimy tego, nie jesteśmy tak skrzywieni, tylko stopy na zewnątrz. 3, 2, 1 i 20 znowu. Raz, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okej. Jeżeli ktoś z was ma na przykład, nie wiem, na dole tam ktoś mieszka z jakichś sąsiadów, no to może będą myśleć, że się z nimi witacie na przykład. Albo chcecie przybić im piątkę tam na dole. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Przygotowane, kolana na zewnątrz patrzą, stopy sobie też nisko, proste plecy. A, jeszcze ważne, jak się będzie schylać, to nie rzucamy głową, tylko głowa patrzy sobie tutaj gdzieś na górę i wracam, dobra? Kolejne 20. 3, 2, 1, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ściągamy nóżki, rozluźniamy. Okej, no to co? Nie było jeszcze dzisiaj pajacyków, no to czas na pajacyki. Lecimy 20 pajacyków. Przerwa i kolejne 20, dobra? Przypominam, ręce nad głowę, nie tak gdzieś tu, nad głowę. Jak ktoś ma ochotę, można klaskać nad głową. Jak? Nóżki idą szeroko, też patrzą na zewnątrz. Nie dajemy ich do środka, nie zginamy się tak, na zewnątrz. I kiedy mamy otwarte nasze nóżki, to ręce są nad głową, nie na odwrót. Dobra? Pilnujemy tego. Zaczynamy. Na złączonych nogach ręce wzdłuż ciała. Pierwsze 20 przed nami. 3, 2, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chwila przerwy. Rozluźniamy nóżki, ręce. I jedziemy kolejne 10. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, rozluźniamy. Dobrze, ja też sobie zrobię chwilę przerwy. Napijcie, możecie się teraz napić. Jeżeli ktoś nie ma picia gdzieś przy sobie, śmiało można cisnąć pauzę, napić się i wrócić. Dobra, jak potrzebujecie więcej czasu. Kto jest gotowy i zdążył, no to ustawiamy się z powrotem i uwaga. Następne ćwiczenie, które mamy, to teraz ustawiamy się bokiem do laptopa, czy tam do telewizora, na czymkolwiek mnie w tym momencie oglądacie. I uwaga, zaczynamy sobie tego, że ręce dajemy przed siebie, są prosto. Jakbyście położyli tutaj na jakiejś półce albo na stole. I uwaga, jak teraz przyciągam ręce do siebie, kładę, przyciągam, i przed siebie. Raz, dwa. Taki będzie ruch rąk. A nasze stopy. Stopy będą we fleksie, tak? Czyli znowu jest tak podciągnięta stopa. I mamy do siebie, tak? Tylko, że wraca to takim kółeczkiem. Przyciągam i hop. Tak, żeby móc się ustawić. Więc przyciągam i robię takie kółeczko, zanim to wróci nam z powrotem do stopa na miejsce. Jeszcze raz. Przyciągam wtedy nogę.
Ręce otwieram, noga idzie tu i kładę. Mam. Raz. Hop. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Hop. Okej, okay, na drugą stronę. Zmieniamy strony. Drugą stroną się ustawiamy. Ręce przed siebie. Przyciągam. Odstawiam pół kolem. Tak? Odstawiamy pół kolem. A teraz zaczynamy. 10. 3, 2, 1. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okej, okay, no to mamy. Słuchajcie. Zrobimy sobie jeszcze 10 na tamtą stronę i 10 na tą stronę, dobra? Tak, żeby dobrze zapamiętać to ćwiczenie. Ręce przed siebie i przyciągam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. Na drugą stronę. Ręce przed siebie. I przyciągam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. Okej, mamy to. Następnie, kolejne ćwiczenie, które mamy. Zobaczymy, czekajcie. Zostało tak. Teraz mamy nogi złączone i bardzo ważne, troszeczkę popracujemy naszym całym kręgosłupem, żeby dobrze schodzić. Ręce wysoko do góry i nurkujemy sobie, złączone stopy, pamiętajcie. Nurkujemy sobie od rąk, teraz głowa. Wzdłuż nóg i podnoszę się o w ten sposób. Tak trzymamy cały czas ładne linie w ciele. I schodzą znowu ręce, głowa, wzdłuż ciała i w górę. Hop. I. Raz. 10 razy tak. Dwa. Powoli. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatni. Rozluźniam. Biorę wdech. Wdech. Wydech. Rozluźniamy. Dobrze. Następne ćwiczenie, które mamy na naszej liście, to, słuchajcie, szeroko, ręce przygotowane. Teraz troszeczkę trzeba się wyżyć. Przygotowane pięści i skręcamy kolano do boku. No, tu jest ważne, nie może wam zostać tak noga. Kolanko do środka. Patrzę w przeciwną stronę niż noga. Uderzam. I wraca ta noga w drugą stronę. Hop. I wracam, tak? Taki wojownik. Robimy sobie 20 razy. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze raz. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźniam ręce. Okay? No to jedziemy.
Jeszcze 20. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźniamy. Ok, następne ćwiczenie, które mamy, to nogę jedną do przodu mocniej, ręce do boku i teraz nogę, którą mamy z tyłu, ona jest na pół palcach stoi, nie na całej, pół palce, tylko ta noga tu jest na całej, musimy się jakoś utrzymać, bioderkami trzymamy prosto, więc trzeba spiąć brzuch, trzymać to mocno, przyciągam i opuszczam, tylko teraz, żeby przy tym w całości gdzieś tam nasze ciało nie latało, tak jak galaretka, to trzeba dlatego mocno spiąć ten brzuch, bo musicie to trzymać czymś. I uwaga, stopa. Staramy się, widzicie, palce jak najmocniej skierować w dół. I jedziemy 10 na tą nogę i zamienimy później drugą, będziemy podnosić. 3, 2, 1, raz, wróć, 2, wróć, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? Uwaga, zamieniamy nogi, tak? Dobrze się trzeba ustawić, żeby utrzymać równowagę, patrzymy w jeden punkt, skupiamy się na tym ćwiczeniu. I jedziemy 10. 3, 2, 1, raz, 2, tak, 3, 4, 5, 6, 7, uwaga, 8, 9, 10, puszczamy, rozluźniamy. Dobrze, moi drodzy, tak jak to zwykle robimy, przenosimy się teraz troszeczkę ćwiczeń na siedząco lub na leżąco. Jeżeli macie jakiś ręcznik albo koc, albo ktoś ma w domu matę, to jak najbardziej może mieć ją rozłożoną przez cały trening, nie ma problemu. Albo można dopiero teraz sobie rozłożyć. Ja sobie rozłożę kocyk na przykład. Chociaż kocyk lubi się czasami ślizgać, ale dam radę. Sobie go złożę na pół. Proszę bardzo, rozłożę tak. Można też bez. Ja ostatnio ćwiczyłam bez niczego. Też da się radę. Wiecie, w warunkach domowych też trzeba sobie jakoś radzić. I okej. Kolejne ćwiczenie. Wchodzimy na matę przede wszystkim. To teraz. No i teraz wchodzimy tu i kładziemy się bokiem. Tak? Ładnie bokiem. Złączone nogi. Opieramy się tutaj naszą dłonią prostą. Tak, żeby Wam było wygodnie. Nie leżymy, teraz nie jest czas na leżakowanie. I leżymy na boku. Nie gdzieś tam do tyłu, nie lecimy albo do przodu. Ładnie bokiem. Stopy teraz. Ładnie. Wydłużamy nasze ciało, obciągamy stópki. Mocno trzeba wyprostować. O tak. I uwaga. Teraz trzeba skierować swoje kolano nie prosto do mnie, a tam do sufitu. Tak? I przyciągnąć do siebie. Trzymamy mocno. Trzymam, trzymam. Dolna noga jest prosta. Uwaga, a teraz ręka, ta, która tutaj nam przytrzymywała nasze kolano. Uwaga, ja teraz nie mogę widzieć tej ręki. Ona jest tutaj za mną, z tyłu. Nie tu, tylko z tyłu i chwytam za moją piętę. Za piętę. I podnoszę nogę, tak? I trzymam. Trzymam, trzymam. Trzymam.
proste kolano, trzymam. Trzymajcie, 10, 9, 8, jak ktoś umie dalej, to pewnie, może dalej. 3, 2, 1, opuszczam tu i prosta. Teraz przechodzimy na brzuch, tak pójdziemy sobie po kolei, wszystkimi elementami. Na brzuchu jesteśmy i teraz ręce przy klatce, mamy grzbiecik, góra, trzymamy, dół. I teraz ręce, tył, podnoszę i wracam, góra, dół, tył. Tutaj sobie tylko chwytam ręce, nie zaplatam palce, tylko sobie je łączę na chwilę. Prostuję do góry i wróć. Ręce przy klatce, góra, wróć, tył, prostuję, górę i jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatni. Tak. Uwaga, a teraz przechodzimy na drugą stronę. Momencik, bo coś mi tam znowu. O nie. Bo nie widzę. Was dobrze. O tak. Więc słuchajcie. Na drugą stronę przechodzimy z tego. Tutaj również. Opieramy się. W ten sam sposób. Rękę, tak? Leżymy na boku, stopy ładnie wydłużone i teraz podnoszę górną nogę do góry, odchylam tak, żeby kolanko patrzyło sobie na sufit, uginam kolano, przytulam tą ręką, tak? Trzeba się wyprostować. Trzymamy. I uwaga, ręka teraz znowu chowa się tu do tyłu. Chwytamy piętę, tu z tyłu i teraz podnoszę nogę do góry, trzymam, za piętę, pamiętajcie, pięta to tu niżej, nie tam gdzie palce i liczę, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, opuszczamy. Rozluźniamy. Przenosimy się na brzuch. I uwaga, teraz ręce dajemy sobie pod brodę i znaczy ja jeszcze teraz nie mogę jej położyć, bo mówię do was, nie? Ale wy już sobie połóżcie brodę tutaj na dłoniach i podnosimy tylko grzbiecik głowy. Nogi leżą do góry i dół. I hop, nie odrywamy stóp. No to co? Jedziemy 20. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze raz, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ręce przy klatce i do góry. Trzymam jeszcze 5, 4, 3, 2, 1 i siadamy do tyłu na pięta. Mamy jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, wracamy. Teraz jesteśmy na czworaka, tak, w tej pozycji. I jak będziecie już na czworaka, ważne, żebyście mieli dłonie pod barkami, żeby nie było, że tu mamy gdzieś rękę. To ładnie, żeby wam było wygodnie, żeby się odpowiednio podeprzeć. Teraz złączone kolana i prostujemy jedną nogę. Patrzymy przed siebie,
I do góry podnosimy nogę i w dół uginam. Ale ważne, żeby tu nie robić nic naszymi plecami. One mamy cały czas prosto. Mamy raz i dwa, trzy. Widzicie? Tak, żeby to było w jakimś takim określonym tempie. Żeby też to nie było super wolne. No to lecimy 10. Wyprostowana noga przygotowana. Zaczynamy do góry. 3, 2, 1, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gotowa druga noga. 3, 2, 1 i do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, siadamy do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wracamy. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, a teraz paluchy tu do góry. Podnosimy się. Jeżeli czujecie, że zjeżdżacie, nie wiem, odjeżdża wam mata albo coś, to po prostu najlepiej albo z niej zejść, albo zdjąć skarpetki, coś takiego, tak żeby wam było wygodnie, tak? Całe stopy przyklejone do ziemi i trzymamy pieska z głową w dół, przypominam. I uwaga, teraz podchodzimy rękami do stóp, rękami. Chwytamy kostki i przyciągamy. Trzymam jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roluje się do góry, kręg po kręgu, tak? Ostatnia głowa. Biorę wdech, wydech, wdech, wydech. Ustawiamy się przodem do mnie. I teraz, tak jak to zwykle robimy, ręka jedna najpierw za głowę. Trzymamy, środek kręgosłupa szukamy. Chwytam za nasz jeden łokieć. Chwytam go, znalazłam, jest i przyciągam. I trzymam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delikatnie puszczamy. Druga ręka to samo. Trzymam środek kręgosłupa. Szukam naszego łokcia i przyciągam. I liczymy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy. Uwaga, wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz ręka jedną dajemy sobie do przodu, skierowana palcami, gdybyście mi chcieli coś pokazać, co macie w dłoni, tak? No a druga ręka, żeby się nie nudziła i żeby troszeczkę pomogła tej, chwytamy tu za palce i przyciągamy ją mocniej jeszcze w dół, nasze palce. Tak, żeby ona się dobrze wyprostowała. Trzymam. Trzymam, trzymam. Opuszczamy, rozluźniamy tą rękę. No ale druga teraz też chciałaby się trochę porozciągać. Pokazujemy znowu, co mam w dłoni. Druga ręka się trochę nudzi, więc pomaga tutaj doprostować się tej. I trzymamy. I liczymy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczam. Tak, opuszczamy. A teraz chwytam za ucho. Ważne, za ucho. I przyciągamy, ale nie całym ciałem, a tylko tą naszą głowę. Tylko głowę przyciągamy do ramienia.
wracamy. Druga ręka do drugiego ucha i przyciąg. Tak, opuszczamy. Ręce w tył, do przodu. W tył. Dobrze. No to co, na dzisiaj to wystarczy. Dzisiaj troszeczkę tak mieliśmy wolniej, troszeczkę lżej, żeby na następnym troszeczkę podkręcić tempo. Pamiętajcie, jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić poprzednie treningi, to one wszystkie na kanale są, na Was czekają, więc nie ma problemu. Oczywiście my czekamy cały czas na Wasze zdjęcia lub filmiki, jak ćwiczycie. Więc mam nadzieję, że faktycznie gdzieś tam ktoś sobie ćwiczy. Z mojej strony to tyle. Widzimy się już za niedługo na kolejnych zajęciach. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.